cold drinks, that's the motherfucking recipe. Cześć, jestem Max, witam was w kolejnym odcinku z gry Spore. Jak pamiętacie w ostatnim odcinku, jeszcze wy go nie widzieliście, bo ja jeszcze go nie udostępniłem, ale jak to teraz oglądacie, to już go na pewno widzieliście. Jesteśmy już plemieniem, więc to jest bardzo dobrze. Pamiętacie, co te problemy z kamerą? Nie wiem, znowu nie ma kamery. Znaczy, jest kamera, tylko się dalej zacina. Nie wiem, czemu to się robi. Nagrywam, po prostu będę dalej nagrywał serię. Czasem będę się zacinał. Naprawdę nie wiem, co zrobić. Naprawdę jakieś, nie wiem, problemy są czy coś. I nie dałem rady tego naprawić. Ale się nie wkurzajcie. Będzie dobrze. Próbowałem już to naprawić, ale naprawdę nie dałem rady. No trudno, ale seria trwa. Wszystko działa. Słuchajcie, weźcie sobie drewniane rogi, jak jedzenie weźmiecie. A, on będzie jadł. A bo oni też muszą jeść, zapomniałem. A ty zjedz sobie. O, kutato. Wioska brązowych. O, jest ich tylko czterech, to mało. Pójdziemy, żeby z nimi iść na sojusz. Musimy z pięcioma wioskami to zrobić. Zobaczymy, co będzie, jak pójdziemy dobrze. Przyjaźni potem będziemy, albo będziemy przedsiębiorczy, albo agresywni. My idziemy na przyjazne. Tu fajnie wy nie widzicie, ale tam, gdzie jest moja kamera, jest pokazane, ile milionów lat, tysięcy wszystkiego tutaj jest, w jakiej erze jesteśmy. Pod koniec odcinka tamtego, jak widzieliście, właśnie oni się tu wprowadzili. Dziesięć na dziesięć! Dziękuję! Dziękuję. Miotań. Jakieś zwierzęta chcą wykraść nam żarcie. O cholera. Ubywa nam jedzenie, naprawdę. Nie no, musimy z nimi się szybko zaprzyjaźnić i iść tam. Dziesięć na dziesięć, dziękujemy. Dzięki. O, już się pojawiły kolejne wioski. O! Totem! Wioska brązowy jest twoim nowym sojusznikiem. Dla upamiętnienia tej wielkiej chwili twoje stwory wyżywiły wraz z sojusznikami fragment totemu. Podarowano ci również nowe narzędzie i wyposażenie, które znajdziesz w swoim planiście plemiennym. Plemniki. I się ulepsza teraz wszystko. Za to lubię tą grę. O, teraz wygląda fajnie. Prestiż twojego
plemienia wzrasta. Od tej pory maksymalna liczba członków plemienia wynosi 9. Ty, a tak głupie zwierzaki. Słuchajcie, całe plemię do domu. Ja tu dzieci sobie wezmę. Niech się rodzą. Tak. Dobra, już oni wracają. A teraz wchodzimy w tryb budowy i mamy tako. Dobra. Mamy ościenie rybackie i marakasy. Weźmiemy sobie marakasy. Albo weźmiemy to, postawimy sobie tu. Dobra. Jest git. I jeszcze edytujemy trochę naszą postać. Co to jest? Zbieractwo 2, towarzyskie 4. O, to jest bardzo dobre. To nakładamy. Nałóż to. A, wiedziałem. What the fuck? Nickname. Tada! Ustał mi. Dobra, tu nic. Tu mamy walka 3. Nie, my jesteśmy dobrzy. A to jest inny znak. Nie chcemy go. Bro! O! O Jezu, jak on wygląda. No i tak może być. Czekajcie, muszę to tak wziąć. O, jest git. Wuhu! Dobra. Wszystko jest. Wyziomki, plemię moje. Idźcie, zjedzcie sobie jedzenie, bo głodni jesteście. A ja zrobię malutkie cięcie. Nie mogę. Teraz cięcie. Dobra, bez cięcia. Czemu jedzenia nie ma? What the fuck? Kurde. Co to było? Burza? To jakie stwory? Jak możesz zamknąć drzwi? Ja cięcia nie mogę robić, nie wiem czemu. O, już nasza nowa trójka stworków wzrosła. To oni. I niech pójdą, wezmą marakasy. Idźcie pomóż. Już wszystkie owoce zbierają. Idźcie pomóż owoce pozbierać trochę. Cienko stoimy z jedzeniem. Tutaj jajka jakieś składasz? A, złożył. Shadow. Dobry stwór. Italia! Co? Italia! Czekajcie, ile mamy ich? 9 raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 z nami to 9, 8 to 4. 4 to jeszcze jeden ten, weźmy sobie marakasy za to. Chica? A tu co? Ty młody! Tutaj zbiera. Wreszcie poszedł. O.
Wy sobie możecie zrobić odsapnąć, zjeść sobie. I zaraz pójdziemy do drugiego plemienia i spróbujemy z nimi się zaprzyjaźnić. What the fuck? Ale mu walnął knockout. O, nigga. Wioska laurowych jest nam do nas źle nastawiona. Damy wam prezent. Żebyś... Lazurowy, przepraszam. Żebyście byli dobrzy. Ja nie chcę z wami się kłócić. Przyjaciela. Czekajcie. Wracam. Teraz robimy to, co oni chcą. Marakasy. Chcą drewniane rogi. Drewniane rogi. Marakasy. 10 na 10, dziękuję. On jaki. Koncert! Pięknie! 10 na 10. Git. Nowy totem. Mogli zrobić się trochę różnorodne. Wioska lazurowy jest twoim nowym sojusznikiem. Dodano nowy fragment totemu. Narzędzie wyposażenia sojuszniku należy także do ciebie. Znajdź je w planiście plemienia. Okej, okay, wracajmy do domu. Ja też wrócę. Wezmę sobie, pobudujemy. Co to jest? Płonące pochodnie. Nie. Do walki nic się nie przyda. Ciekawe, co mamy nowego tu. Tu nic, tu nic. Tu mamy. Wytrzymałość 5, zbieractwo 5. Wtedy mieliśmy zbieractwo 3. A zbieractwo nam się przyda. Mieliśmy wytrzymałości na stopę, żebym mógł wziąć. Pięknie. Ramiona, walka i... Co ja gadam? Walka 3, wytrzymałość 1. Nie, to się nie przyda. Nowy znaczek, a zamienimy sobie go na ten. Jest fajny. Kiełownik. Ha. Jeszcze kujmu może zrobimy. Nie. Ale spoko, to było tam tyle. Słuchajcie, moje nygoski. A ty co? Fiut. Czekajcie, na mapie mamy jeszcze, mamy z dwoma wioskami sojusz, jeszcze dwie zostały, a jeszcze jedna powinna się gdzieś zrenderować.
Ej, drugi! Prezent im zanieśmy, nie bądźmy źli! Sojusz! Sojusz, 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 sojusz! Chanhanda tika! Ten pewnie ich goni. Ty, jakie fajne ptaki! No i co teraz? Co się dzieje? Zaczynamy! Ten jakiś. To my do tego jednego, a od razu wszyscy do niego. Yeah. Dziękuję. Dziękuję. Drop this motherfucking bass! Różowy! Gwiazdka różowy została twoim sprzymierzeńcem. Ich fragment tytułu informuje o zawartym przymierza ich narzędzie wyposażenia, co dostępne do twojego plemienia. Znajdziesz się na ekranie plemisty plemiennego. A dalej, o jakiś... Haha, by to waliło. O kurde. Od razu się tekstura zmienia. O. No ale fajnie teraz wygląda. Twoje plemienie poszerzy się... Twoje plemię poszerza swoje wpływy. Chata została ponownie ulepszona, maksymalna liczba członków plemienia wnosi do tej pory... Teraz 12! Woohoo! Wszyscy do domu? O, i od razu ostatnia wioska się lawendowo pokazała. Ale my sprawdzimy, może coś kupimy. Kostury lecznicze, kije zbieracz. No ja tu bardziej za trombitami jestem. Dobra. Co nowego mamy dla naszej postaci? Zbieractwo, walka, towarzyskie... Nie, to nic dla nas nowego. Towarzyskie 3, walka 3. I do tego jest dobra. Coś! Spokój. O kurde! Teraz wygląda. Tu mamy towarzyskie 3, wytrzymałości 1. Nie, ja wolę to wytrzymałością. Tu nic. I tu tylko jakaś czaszka. Czekajcie, tu brody jeszcze. Tylko ją poprawimy. I trochę zmniejszymy. O tak. No i idzie. A, teraz jeden. Dwa. Trzy. Ta! Wszyscy do jedzenia, żarcie nie ma. Okradziono was! Hańba! Dla twojego ludu. O, jak śpi słodko. A nasz wódz umiera.
To może ty wódz nie idź tam, tylko dokończ resztkę. Możesz zbierać. Trzech malutkie fajnie wyglądają. To wiosko ryżowe twoje twoim plemieniu. Poranny, kliknij na koszyk, aby przyjąć dar. I co sobie trąbity weźcie? Dobra. Idę! Dziękujemy! Przyjaciele! Juhu! Aha, żarełko! Sakito hopa! Dobra, teraz plemię zielone. Idziemy z nimi i pogadamy. Fajne w fajnych kolorach są. Coś jarają. Co mogą jarać? Dochodzą nasi? Ta mafia! O kurde, ile ich wyszło, jak mrówki! Lol. Od 1, 2, 3, no. Jeszcze na 10, dziękuję. Jeszcze raz, przyjaciele. I od razu do tych lawandowych pójdziemy. Pięknie. I do tem. Wioska zielona została twoim sprzymierzeńcem. Twój totem jest prawie ukończony. Ich narzędzie wypożyczone są odtąd dostępne do twojego plemienia. Znajdzie się na ekranie plemiennym plemiennego. Ej, słuchajcie, pójdźmy od razu do lawendowych. A tu hakikeja! Hakikeja kakako! O, tu można... Tam, gdzie jest moja kamera, to można zobaczyć ich statystyki. Co mają? Oni nic nie mają. I co? Teraz cieszysz ryja? Czulu? Dobra. One, two, three! Jeha, drop the beat. Yeah.
Yeah! Evolu... It's a revolution! Czekajcie. Już wracam, przepraszam. Jak słyszeliście tam mojego brata. Wioska lawendowa została twoim sprzymierzeńcem. Twój totem jest gotowy. Możesz przejść do fazy cywilizacji. Widzicie, jak szybko w 3 odcinki, 3 fazy. Historia. O, my jesteśmy bardziej towarzyscy. Czyli na opiekun, ukończ fazę plemienia, nie tracąc żadnego tam człowieka. Amen, daki mokonda, longa tonga bonga. Twoje plemię opanowało cały kontynent i jest gotowe do przejścia od prostowiskiego życia do cywilizacji jako pierwszy na planecie. Co my budujemy teraz? Ratusz. Okej, to ratusz trzeba jakoś ładnie zrobić. Który blok by tu... No będziemy takim... No różne będziemy mieli bloki. Tylko ratusz to zrobimy jakiś taki, wiecie... United States of America. O kurde. Drzwi, to są drzwi takie będą do ratusza. No to trzeba troszkę powiększyć, o tak o. Drzwi można też powiększyć. Nie, takie niech będą. Nawet takie malutkie, ale niech będą równe z tym. Postawimy jeszcze jeden. Taki. O tak. O tak. Ładnie, pięknie. Dobra, teraz jaki tu dach? Zrobimy taki dach pospolity. Co? Jest takie zakole. Ratusz trochę będzie, no taki śmieszny. Nie no, niech będzie takie. O taką. Uch, fajnie to wygląda. Fajna muzyka leci. Okno. 2. Dobra. Tu jedno. Tu będzie takie podłużne. Dobra. Z tyłu to samo. Jedno tu podłużne. Przepraszam. 2 obok takie. Tu na górze może zrobimy... O! Bratrzyk stuk. Mały Jasz. Albo nie, nie ten. Czekajcie, tylko od góry wezmę.
Sarki się teraz tak skupią, ale chcę to jakoś fajnie zrobić. O, tu weźmiemy, zrobimy sobie balkon. O, taki długi. I tak, o, no, niech tak o będzie. Zrobimy wyjście tu na balkon. Jakie by można było zrobić? A niech takie będzie, takie. O, tu. Przepraszam. Okej. Jezu, przepraszam, to cały czas coś słychać. To nie moja wina. Okej, tak. O, tu takie duże okno. O kurde! Może to tak jeszcze ulepszyć? To ja chętnie. Punkt zbrojny. No. Dobra, już wracam. Fajnie to wygląda. Ratusz, jak to ratusz, to ratusz, nie? Tu jeszcze weźmiemy. O, to fajnie, że to odkryłem tą opcję. Dobra. No i co, jeszcze pomalujemy go na jakiś kolor. Zobaczymy, jakie są. Taki. Wszystkie te kolory. O! Trochę te drzwi tak wyglądają brzydko według mnie. No, ale niech będzie. Nazwij ratusz. Ratusz. Ale hardkorowe imię. Gender. Uwaga. Uwaga. Tak ty? Co? Temu ciastu przyszło do głowy. Ciąłeś. O tak, je, tak. Je. To jest moja onus. Czas rozpocząć fazę cywilizacji. Pierwszy pojazd. Bryczka. Czekajcie, wytrzymać. Będzie taki pojazd. Na czym to może być? No na kołach na czym? Nie, no nie przestajmy. Dobra, i tu jedno z tyłu. Potem będziemy inne robić. Tu jest religijne. Tak, tu też będzie coś religijnego, moc religii, my będziemy, znaczy, no my będziemy z tą moc religii, to mogę powiedzieć, że tak jakby prowadzić. To jest ta, jest dobra droga. Fajna autka. Efekt. No, weźmiemy tu jakieś światełka. Bokowizje. O jest. O, takie.
O, taką, z tyłu też weźmiemy. O, takie. Spaczkalaczka. Antena. Żeby łączyć się z Bogiem. Jakoż iż jesteśmy religijni. Nie za gruba, nie za cienka. Może być. Bokowizjer. Ubranie będzie tu. Nie, nie wiem. Bokowizjer, ale to nazwali. Będzie kolorowy nasz samochód. O ty kurde. I tu jeszcze jakieś tu. Takie główienka. Spoiler. No a to każdy dobry samochód ma spoiler, nie? Boiler. O, i tak fajnie wygląda. O, sarki. Zmienimy jeszcze jego kolor. Czerwony jest fajny. Kurde. O, to nie, no ten taki. O, ten, niech będzie ten czerwony. Bryczka. Zapisz i wyjdź. Waza cywilizacji. Potem jeszcze czołgi będziemy robić, samoloty i łódki. Tak, będziemy mogli robić ich kilka różnych takich. I będziemy ich używać. Będą nam potrzebne do przejmowania miejsc. Do jednego miejsca będzie trzeba na przykład samolotem, łódką dolecieć, dopłynąć, bo na przykład samochodem nie będzie można. I... daj okejkę. I pierwsze autko. Jeszcze jak coś, jak postać będziemy robić, to wam jeszcze pokażę, jak zrobię postać i będzie. Najlepsza era oświecenia postępu i transportu. Twoja metropolia jest pierwszym miastem na planecie, lecz twój gatunek nie przemawia już jednym głosem. Wkrótce pojawią się inne miasta utworzone przez inne jego odłamy. Aby awansować do następnej ery, musisz je wszystkie zjednoczyć. Tak, tu będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięć takich miast, w dwa odcinki może to zrobimy. W jeden. Plany miast. Dobra, robimy naszą postać i kończymy odcinek. Dobra, to wszystko zdejmujemy, bo już nie jesteśmy w erze. No. Kamienia upanego. Tylko jesteśmy w erze mądrości. No, będziemy tacy dostojni. Ale to fajnie by. Jeszcze z tyłu ten. Ta kitka taka. Maska. Astronauta. Nie. Senator. Okej. Jak to fajnie wygląda. Jeszcze tutaj takie coś nałożymy na niego. Chyba nago nie będziesz chodził, co? Ziomek. Rozumiesz, przyjacielu. Bronić się też musimy, to trochę taki będzie mix electronics. Dobra, niech to będzie znak, jaki nasz będzie, to będzie to, na plecach znowu robimy w tym samym miejscu. I co możemy? Możemy... O Jezu... Nie, to jest peruka. Fajnie w niej wygląda.
niech ją nosi. Metalowa czapka. Jak on wygląda? Jakiś taki panicz. I medal. Ale nie, to już skończymy. Przyjacielu. Okej, więc to było na tyle w tym odcinku. Myślę, że on się spodobał. Zapraszam was do innych serii. Mówił dla was Max i cześć!